Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Witamy na antenie. Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże, ojcze. Panie przewodniczący, panie pośle, pan minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przedstawił 14 kandydatur do awansów generalskich. Pan prezydent Andrzej Duda je zaakceptował. W środę BBN poinformowało, że te nominacje będą wręczone 1 marca w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wtedy też wspominamy żołnierzy wyklętych. Jak pan odnosi się do tych nominacji? Bo wiemy, że sprawa no, trochę patowa, bo już z powodu sporu między MON a panem prezydentem awanse generalskie nie zostały wręczone ani 15 sierpnia, ani ostatnio 11 listopada. Mam nadzieję, że ta decyzja pana prezydenta wykończy kolejne nominacje już będą się odbywały bez przeszkód i będziemy mieli takie ciągłe awanse, tak jak to pragmatyka, czyli ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych mówi. Cieszy mnie to taka dobra zapowiedź, mam nadzieję, dalszej współpracy między panem prezydentem, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, a Ministerstwem Obrony Narodowej, bo to ważne dla sił zbrojnych, żeby te dwa organy państwa ze sobą w tej kwestii ściśle współpracowały, tego wymaga. Jakie są potrzeby w polskiej armii? Bo tak niektórzy dostają stopień wyżej z generała na kolejnego, chociażby szef sztabu generalnego, generał broni Leszek Surawski, prawda, czy później generał dywizji Jarosław Mika, Sławomir Wojciechowski, ale są też tacy, którzy no, z pułkownika, prawda, teraz dostają nominacje na szefów na urzędy generalskie. W siłach zbrojnych jest jeszcze co najmniej kilkanaście stanowisk, na których są oficerowie, którzy mogą być awansowani na czy to na stopień pierwszy stopień generalski, czy na kolejne stopnie. Ja myślę, że to sukcesywnie będzie realizowane. Tym bardziej, że mamy w tej chwili za mało generałów w stosunku do liczby sił zbrojnych. Chciałbym powiedzieć, że taka średnio w NATO przyjmuje się, że na 1000 żołnierzy powinien przypadać jeden generał. No u nas jest mniej w tej chwili. Jeden generał, jeden generał tylko. Te sprawy będą do samego. Jeden generał, jeden generał tylko. Tylko nie ma do niego zastrzeżeń, to powinien awansować. Żołnierze sobie bardzo wysoko cenią właśnie te kwestie wzrostu ilości gwiazdek na pagonach. To jest dla nich bardzo istotne. No kwestia, może wracając do tego sporu i tych nominacji, które nie odbyły się 15 i 11 listopada, no kwestia może jakiejś koncepcji przyszłego systemu kierowania, dowodzenia siłami zbrojnymi. Toczą się prace nad nowym systemem i tak zarówno ośrodek prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej zgadzały się, że należy zmienić dotychczasowy, tak obowiązujący od 2014 system, który wprowadził dwa główne dowództwa, a Sztab Generalny uczynił głównym ośrodkiem planowania, niedowodzenia i przywrócił tutaj odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych. No to był, właściwie jest jeszcze, ten system no, jest dysfunkcjonalny. Tam zachodzą na siebie kompetencje,
poszczególnych dowódców. Jest to naprawdę zły pomysł, źle zrealizowany i właściwie jak się rozmawia ze wszystkimi dowódcami odpowiedniego szczebla, to każdy widzi w tym jakieś mankamenty i strategiczny przegląd obronny, który jeszcze został przeprowadzony za czasów pana ministra Antoniego Macierewicza, udowodnił, że na tym trzeba to zmienić. Jest koncepcja, cieszę się, że rozpoczęła się dyskusja pomiędzy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, czyli de facto panem prezydentem, a Ministerstwem Obrony Narodowej na temat ostatecznego kształtu systemu kierowania i dowodzenia, bo tego pilnie potrzebują siły zbrojne. Także widać, że ta współpraca już trwa, ale myślę, że musi być cały czas kontynuowana i to na wielu płaszczyznach, bo jeszcze przed nami jest kilka poważnych tematów, na które czekają siły zbrojne, które wymagają rozwiązania, które wymagają podjęcia stosownej decyzji. Nawet trzeba będzie przegłosować w Sejmie kilka ustaw, które te sprawy uporządkują ostatecznie. Na początku lutego zaczął pracę zespół, który opracowuje zmiany w strukturze dowódczej, jak tak podkreślały we wspólnym komunikacie BBN i MON. Zmiany zostaną dokonane w ścisłej współpracy i strony prezydenckiej, i rządowej. Tu w skład weszli przedstawiciele i MON-u, w tym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak długo taki zespół może pracować? To wiem, że jest determinacja, aby jak najszybciej wypracować model. Następnie trzeba będzie przygotować zmiany w ustawie, w kilku ustawach. I no, ja myślę, że jak wszyscy się mocno sprężymy, mówię wszyscy, ponieważ również dotyczyć to będzie parlamentu, no to do końca roku powinniśmy przygotować odpowiednie rozwiązania, tak żeby od 1 stycznia już 2019 zaczął funkcjonować dobry, nowy system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Ten po prostu nie może tak dalej trwać. Obecny system nie gwarantuje jasnego rozdziału kompetencji poszczególnych dowódców, nie gwarantuje również sprawnego dowodzenia siłami zbrojnymi. I to zarówno są problemy teraz w trakcie pokoju, jak i byłyby w trakcie kryzysu, czy nie daj Boże, gdyby doszło do czegoś takiego jak wojna, no to musimy mieć ten system przejrzysty, sprawny. Musimy mieć wyszkolone również w tym systemie wojska, bo bez należytego dowodzenia nawet najlepsze żołnierze nie będą w stanie osiągnąć sukcesu. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan poseł Michał Jak, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Teraz naszym gościem jest pani poseł Teresa Hałas. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Pani oprócz tego, że jest posłem, jesteś przewodniczącą NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Telefonuje pani poseł, pani przewodnicząca, dlatego że też otrzymaliśmy jako redakcja i Radia Maria i Telewizji Trwam zaproszenie na 37. rocznicę porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, też objęliśmy patronatem to wydarzenie. Proszę powiedzieć, czy i jak zmieniła się sytuacja na wsi polskiej, bo to porozumienie też, no, walka o ziemię, tak? Bo kiedyś damy ci rentę, ale za to ziemię odbierzemy. Jak dziś to wygląda, jak wygląda to realizowanie i kiedyś dochodzenie do porozumień rzeszowsko-ustrzyckich? No przede wszystkim raz jeszcze chciałam gorąco podziękować czcigodny ojcze za objęcie patronatem naszych jutrzejszych uroczystości 37. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Gorąco również zapraszamy jutro na te nasze uroczystości. O 10.30 msza święta w katedrze rzeszowskiej. Tak, msza święta w katedrze rzeszowskiej.
patronat. Mamy pana prezydenta nad tymi uroczystościami, więc miło nam będzie gościć państwa, wszystkich radiosłuchaczy, którzy oczywiście zechcą również z okolic, ale nie tylko przybyć na te nasze uroczystości. Jutro po raz kolejny pochylamy się nad historią, która miała miejsce 37 lat temu, jak wspomniał ksiądz ojciec, kiedy po porozumieniach w Gdańsku i w Jastrzębiu Zdroju, po tym zrywie ruchu Solidarności Robotniczej, po stoczniowcach, po górnikach, rolnicy również przystąpili do tej heroicznej, tak trzeba to nazwać, walki o swoje wartości, a przede wszystkim o obronę ziemi, o obronę własności, ale nie tylko, myślę o sobie, myślę też o obronie wiary i o tym wielkim patriotyzmie, który stał też i taka była potrzeba, by na wsi był niesiony. Walczyliśmy wtedy o naukę religii, o naukę prawdziwej historii, o już wspomnianą własność, ale też i wolność i zasady demokracji, których przecież wtedy nie było. I tutaj jak ojciec wspomina, rzeczywiście po tym wszystkim, kiedy i związek został zarejestrowany, a przede wszystkim obu mi umknęło. Najważniejsze, że walczyliśmy o wolne związki zawodowe, które przecież w systemie komunistycznym nie działały i w ogóle nie było. Walczyliśmy o to, żebyśmy mogli o swoje sprawy, o swoje postulaty walczyć. I to już były takie działania oddolne, prawda? To nie, że to ktoś... były oczywiście działania oddolne, jutro o tym będę mówiła, o tej spontaniczności, bo one wyszły zupełnie spontanicznie, w takich grupach, podgrupach, w rozmowach, że powinniśmy odpoczynać, że uszczyli jako pierwsze. Chociaż działania to oddolne. To był jeszcze 78 rok wcześniej, więc to gdzieś dojrzewało w tych środowiskach rolniczych. No i później pewnie również inspiracją był wielki zryw Solidarności. Jutro, tak jak wspomnieliśmy, 10.30, msza święta w Katedrze Rzeszowskiej, później złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą arcybiskupa Ignacego Toporczuka. Tak, bo tutaj muszę dodać, że niezwykły, tak ojcze szanowny, bo niezwykłym podporą i wsparciem był oczywiście Kościół katolicki w Polsce, a tam na ziemi rzeszowskiej arcybiskup Ignacy Toporczuk. On jest tym ideałem i tym mostem dla nas. No oczywiście również prymas wielki tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, który zabiegał, wspierał, ale zabiegał tych władz komunistycznych. On im tłumaczył po swojemu, że powinni ulec i powinni zarejestrować rolniczą Solidarność, bo i tak wcześniej czy później ona o te swoje prawa sądowe, o nadanie statutu, o rejestrację, ten cel osiągnie, więc jesteśmy wdzięczni też tutaj Kościołowi katolickiemu, jesteśmy ciągle w relacjach bardzo pozytywnych i z duszpasterzami rolniczymi, także raz jeszcze zapraszamy, ja tylko chcę dodać, że mam chwilę wolnego czasu, że oczywiście historia i dzień dzisiejszy to jest też to odniesienie, z którym się zmagamy każdego dnia i tak jak ksiądz, jak ojciec, przepraszam, na wstępie powiedział, że nasi ojcowie przekazywali gospodarstwa na skarb państwa, najpierw za przysłowiową rentę czy emeryturę. Dzisiaj jest nieco inaczej. Dzisiaj możemy przekazać swoje gospodarstwa na nasze dzieci, na synów, na córki, a nawet na wnuków, spadkobierców i tak dalej. Natomiast rzeczą niezwykle istotną jest, by w tej wielkiej polityce globalizacji również nie zatracać tej wartości, o którą walczyliśmy wtedy, tych 37 lat temu. I tak prowadzimy naszą programową ideę związkową na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję pani poseł. Zapraszamy tych, którzy mogą, na kolejną rocznicę porozumień rzeszowsko-ostrzyckich jutro do
Rzeszowa, 10.30, Katedra Rzeszowska, później. O, ja jeszcze, jeśli mogę, proszę ojca, chciałam pozdrowić z miejsca na Lubelszczyźnie, gdzie uczestniczę właśnie, wyszłam na ten momencik rozmowy ze słuchaczami, z ojcem. Ze słuchaczami na Lubelszczyźnie, na Lubelszczyźnie miałam spotkanie ze słuchaczami na Lubelszczyźnie. Na Lubelszczyźnie miałam spotkanie. Bardzo dziękujemy. Pani poseł, dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie i komentarz. Szczęść dziękuję, Boże. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Pani poseł Teresa Hałas, która jest też przewodniczącą NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. I jeszcze jeden temat na naszej antenie. Drodzy Państwo, w ramach audycji Aktualności Dnia zaprosiłem do naszego mikrofonu panią Grażynę Łotkowską, lekarza dermatologa, i panią doktor Joannę Barczyńską, specjalistę kardiologa. Witam panie serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. To głos pani doktor Grażyny Młotkowskiej i pani doktor Joanna Barczyńska. Szczęść Boże, witam wszystkich. W uczelni dziś zaplanowano sympozjum na temat jak żyć dłużej i zdrowo, profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Myślę, że to też, oprócz, że to sprawa aktualna, będzie też dobre dla tych, którzy może nie mogli wybrać się na to sympozjum, bo nawet na antenie mówią, szkoda, że już nie ma miejsc, że nie możemy przyjechać, ale może to będzie przyczynek do kolejnych spotkań, konferencji, sympozjum. Skąd taki pomysł, bo taką główną osobą też, która będzie na konferencji, będzie pani doktor Ewa Dąbrowska, znamy chociażby jej dietę. Dieta pani Dąbrowskiej, znana od wielu, wielu lat, jak Radio Maryja się zaczynało, to już ona też była gościem, kilkanaście takich spotkań na naszej antenie prowadziła. Dziś na naszym sympozjum zwrócimy uwagę na choroby cywilizacyjne. Są one powszechne w krajach wysoko rozwiniętych. Są to choroby niejako z dobrobytu. Pewne ograniczenia dietetyczne, które stosuje pani doktor Dąbrowska w swojej diecie, mają bardzo ważne znaczenie właśnie w odbudowie naszego organizmu. Na naszych oczach pojawia się właściwie pierwsza w historii ludzkości epidemia chorób niezakaźnych. Jest to otyłość i cukrzyca z nią związane. Jest to miażdżyca, która praktycznie dotyka już nawet dzieci. Właśnie z tymi chorobami związane są najważniejsze przyczyny zgonów. Są to zawały serca, udary mózgu, nadciśnienie tętnicze, które również może prowadzić do śmierci, przewlekła choroba nerek. Myślę, że problemy kardiologiczne mogą najbardziej jakby zainteresować naszych słuchaczy. Oddaję głos pani doktor Barczyńskiej. Dziękuję bardzo pani doktor. Chciałam powiedzieć, że kiedy otwieramy statystyki GUS-u, to na pierwszym miejscu, tak jak tu pani doktor wspomniała, są choroby układu krążenia. Około 42% naszych rodaków umiera niestety z powodu chorób układu krążenia. Na drugim miejscu mamy nowotwory. Myślę, że to są około 70% z nas ginie tak naprawdę z powodu tych dwóch chorób. Chciałam powiedzieć, że choroby układu krążenia w ponad 90% są przyczyną tego, w jaki sposób żyjemy, czym się żywimy, ile mamy treningu fizycznego, jak podchodzimy do stresu, czy odpowiednio dbamy o taką kondycję i naszą kondycję psychiczną. Te czynniki podlegają modyfikacji i na tej konferencji będziemy mówić o tym, będziemy dzielić się tą naszą wiedzą, w jaki sposób nie dopuścić do tego zawału, nie dopuścić do udaru, jak można cofnąć nadciśnienie tętnicze. Mam sporą grupę pacjentów, którzy brali leki, przeszli dietę terapeutyczną i obecnie pożegnali się z lekami. Są szczęśliwi, zadowoleni, trenują, chodzą na spacery. Żywią się zdrowo, także jest możliwe cofnięcie nadciśnienia. Więcej, jest możliwe cofnięcie choroby wieńcowej. Mamy na to konkretne badania, konkretne
wyniki naukowe opublikowane w prasie najwyższej referencyjności lekarskiej prasie. Badania Dina Ornisza, doktora Selstyna, profesora Campbella. Będziemy tą wiedzą się dzielić, że mamy konkretne naukowe podstawy, że możemy zabezpieczyć nasze życie przed tymi tragicznymi chorobami. Tak można powiedzieć, że zazdrościmy tym, którzy będą bezpośrednio słuchali, bo tak jesteśmy, można być przed samym rozpoczęciem tego sympozjum. Mówimy choroby cywilizacyjne i czasem tak przechodzimy do tego na porządku dziennym. Z drugiej strony pani doktor też mają konkretne doświadczenia, konkretnych pacjentów, których udało się odzyskać. I co więcej, im udało się odzyskać zdrowie, bo nieraz mówimy profilaktyka, jak już jesteśmy na pierwszym czy drugim etapie jakiejś ciężkiej choroby, raka, czy prawda, układu krążenia, czy cukrzycy. A co zrobić, żeby do tego nie dochodziło, albo jak nie wiem, przemawiać do wyobraźni ludzi, zanim zaczną być pacjentami, tak, których trzeba będzie leczyć i wykładać, oni sami będą musieli pieniądze na leki, czy w ogóle medycyna w jakiś poważny sposób będzie musiała się nad nimi pochylić. Wspomniał ksiądz o profilaktyce. Profilaktyka, bardzo szerokie pojęcie, ale to się zaczyna od prostych wyborów. Palenie, tak? Odrzucenia palenia, kiedy przychodzą pacjenci i zaczynamy rozmawiać o tym, że to musi być konkretna od razu decyzja, wychodzą przez te drzwi, żegnają się z paleniem. Tak? To jest trudne przez pierwsze 4 dni, potem każdy dzień to już jest schodzenie w dół, już jest łatwiej. Tak, tak można powiedzieć, tak z takim radykalnym podejściem do Ewangelii, czy odbierania Ewangelii jako radykalnej, też nieraz katolicy nawet mają problem. Myślę, że są, tak jak ja widzę wśród pacjentów, jedni są radykalni i lubią takie ostre. Tak, że jest, dzisiaj rzucam, wytrzyma te 4 dni, kiedy jest zespół odstawienia, ale są też pacjenci, którzy sami mi sygnalizują, pani doktor, potrzebujesz o jeden mniej każdego dnia i na przykład to się dzieje za 2 tygodnie, kiedy on schodzi z tej ilości papierosów. Kolejna rzecz, są też inne czynniki, na przykład otyłość, tak? Można, to jest do odwrócenia, to jest kwestia znalezienia motywacji i praktycznie każdy pacjent jest zdolny do tego, żeby zawalczyć o swoją wagę, o to, żeby zadbać, o to, żeby ta waga nie przekładała się na zagrożenie jego życia. Stres, tak? Rozmawiamy o stresie. Podejście do stresu, do napięcia, to także podlega naszym decyzjom. Wspomniał ksiądz jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, o nowotworach. Tutaj pani doktor Młotkowska będzie jeszcze o tym rozmawiać, o takim panu profesorze Campbellu, który położył niesamowite zasługi jego, jeżeli chodzi o postępowanie w chorobach nowotworowych. To, co chcemy wspomnieć, to szczególnie u pacjentów, którzy są zagrożeni procesem nowotworowym albo mają już rozpoznany proces nowotworowy, niesłychanie ważny jest sposób żywienia. Sposób żywienia, który nie dostarcza tak zwanych czynników wzrostowych. Takie czynniki wzrostowe, które stymulują procesy nowotworowe, szczególnie znajdują się w nabiale krowym. Tak samo znajdują się w mięsie, czyli dla pacjentów zagrożonych chorobą nowotworową bądź już z chorobą nowotworową, najlepszą dietą, która zatrzymuje ten proces, zatrzymuje tą progresję, jest dieta pełnowartościowa, ale stuprocentowo roślinna, oparta na nieprzetworzonych produktach roślinnych i wybitnie niskotłuszczowa. Jeżeli wejdę w zdanie, bo nieraz tak słyszymy, że jesteśmy jakoś zdeterminowani czy ograniczeni właśnie do niektórych takich produktów, tak? Bo mówimy, bo nie mamy tyle pieniędzy, bo nie mamy takich możliwości, bo pani mówi, doktor, że taka właściwa dieta, nawet mniej mięsa albo nawet w ogóle mięsa. Jak to zrobić? Jak też znowu kolejny raz przemawiać do siebie albo jak uwierzyć w to, że to jest możliwe, że nie jesteśmy ani ograniczeni, ani zdeterminowani pieniędzmi, ani tym, co mamy na półkach w sklepie. Paradoksalnie dieta roślinna jest tańsza niż dieta mięsna. Także tłumaczenie, że mnie nie stać na dietę zdrową, jest tak naprawdę, nie znajduje uzasadnienia. Myślę, że tak naprawdę trzeba myśleć o tym, co się zyskuje, jakie mam korzyści, a nie to, co ja tracę. I mam pacjenta, który początkowo miał bardzo zaawansowaną miażdżycę, zwężenia w naczyniach wieńcowych, które myśmy stwierdzali w tomografii komputerowej, były rzędu 70-80%. I ten pacjent rozpoczął taką cierpliwą drogę wychodzenia z tej miażdżycy właśnie przez tą dietę wybitnie niskotłuszczową, 100% roślinną.
I muszę powiedzieć, że zaskoczeniem naszym było, kiedy po 2 latach z radością widzieliśmy, jak te zmiany zniknęły z tych 70% do zmian przyściennych, praktycznie zerowych. On teraz codziennie trenuje, on jeździ bardzo często 5 razy w tygodniu na rowerze. I on do mnie przychodzi, mówi, pani doktor, jestem szczęśliwy, ja bym już nie wrócił do tamtej diety. Bardzo dużą pomocą w jego takiej przemianie były też publikacje doktora Esselstyna. Jest taka książka Chroń i lecz swoje serce. I on mi mówi, że ile razy spotykał przyjaciół, którzy go namawiali, co ty robisz, nie warto, odciągali go od tego. Mówi, pani doktor, szedłem do swojego pokoju, brałem doktora Esselstyna i zaczynałem czytać. I od razu miałem motywację, wsparcie i wiedziałem, że to, co my robimy, to ma sens. Kwestia środowiska, pewnych przyzwyczajeń, bo my też, to wszystko jest proces takiego na przykład ani innego żywienia, takiego ani innego trybu życia, jakby wycofywania się ze sportu, bo tu mnie zaczyna szczykać, tu mam ograniczenia, to pewien też wysiłek musi być. Na początku, tak jak z odstawieniem jakiegoś pożywienia, czy nawet papierosów jest trudno, czas taki oczyszczania, to tak samo jest, no, wejdę na rower, raz się przejadę i już mam dość na tydzień. Jak tutaj też pomóc pacjentom? Myślę, że trzeba być dla siebie łagodnym, czyli nie zaczynać od jakichś ekstremalnych wysiłków, ale zaczynać łagodnie, tak? Jest taki dietetyk, nazywa się Marek Zaręba, on opublikował kilka ciekawych. On opisywał takie swoje zetknięcie z różnymi rodzajami wysiłków. Biegał w maratonach, był wyczerpany, padał na mecz i tak dalej. I kiedy ostatecznie wrócił do świętej Hildegardy, która zaleca codzienny spacer, tak? To myślę, że zacząć od tych codziennych spacerów, od tego łagodnego wysiłku. I stopniowo eskalować, tak? My wiemy, że najzdrowiej jest 3 razy w tygodniu, w sumie tygodniowo 150 minut, jak ktoś jest zdolny, to do 300 minut tygodniowo, wysiłek, który jest umiarkowany i tak dalej, ale zacznijmy od łagodnych zmian. Każdy musi tak naprawdę znaleźć optymalny wysiłek dla siebie. Mamy też konkretne badania pokazujące, że nawet pacjenci z bardzo uszkodzonym sercem, z niewydolnością serca, jeżeli zaczynają podejmować wysiłki, to może być rowerek, to może być właśnie jakaś bieżnia, jakiś spacer, oni żyją dłużej niż ci, którzy w ogóle tego treningu nie podejmują. Jeszcze ja tu poproszę o zdanie doktor Młotkowską na ten temat. Jak najbardziej jest to bardzo ważne, ale mnie się wydaje, że zwłaszcza dla ludzi bardzo otyłych jest ważna zmiana odżywiania. Chodzi o to, żeby wyeliminować białko pochodzenia zwierzęcego. Czyli musimy pamiętać, że 100% naszego pożywienia, czy 100% zapotrzebowania kalorycznego powinno być czerpane z roślin. I to nie wszystko jedno z jakich roślin. Mają być to rośliny nisko przetworzone lub całkiem świeże. Bóg pozwolił jeść mięso. Nie przesadzaj, Pela, bo ona zaczyna mi wpadać, wiesz, czy może profesor Campbell? Jak ktoś nie może, to trzeba go leczyć roślinami. Samą trawą nawet. Tylko trawę. Kto tylko jest trawę, trawę jest. Także bardzo zachęcam wszystkich. Tylko trawę, tylko trawę, jedz ma Polsko. Troszkę inaczej niż w przypadku odżywiania mieszanego. Dlatego łatwiej po jakimś czasie, po zrzuceniu kilku kilogramów, zacząć się ruszać. Tutaj wspomnieliśmy profesora Campbella. Jest to amerykański biochemik żywienia. W 2004 roku opublikował on wraz ze swoim synem, lekarzem, książkę pod amerykańskim tytułem The China Study. Polski tytuł to Nowoczesne zasady odżywiania. W omawianej pracy w fascynujący sposób i niejako od środka, bo przecież sam brał w tym udział, przedstawił wyniki badania chińskiego. Było to badanie wykonane przez wiele lat i zamieścił tam zarówno zamysł, w książce swojej zamieścił zarówno zamysł, metodologię, przebieg oraz wyniki. Finalnie okazało się, że jest aż 8 tysięcy powiązań między składnikami diety a zachorowalnością na różne choroby. Wnioski z tych badań można powiedzieć, że zaskoczyły samych badaczy. Mianowicie okazało się,
że ludzie, którzy żywili się tylko roślinami, nie zapadali na żadne choroby przewlekłe. I chleb jest zdrowy o północy. Miał zdecydowanie negatywne skutki dla zdrowia. Myślę, że to jest dobre przesłanie dla nas. Panie doktorze, jak to się stało, że panie tak wpadły na pomysł, żeby takie sympozjum w naszej uczelni zaproponować? Myślę, że takie sympozjum ma bardzo duży zasięg. Że te osoby, które nie będą w stanie do nas przyjechać, takie sympozjum, Może być to wiedza propagowana na całym świecie przez to. Dysponujemy również określonymi tytułami, możemy polecać coś. Także kilku jest takich autorów, których można polecić. Sam profesor na wykładzie, który miał w Polsce 28 maja 2016 roku, zalecał obejrzenie filmu. Jest to film z roku 2011, amerykański popularno-naukowy obraz Forks Over Knives. Film jest pod polskim tytułem Widelce ponad noże, jest łatwo dostępny z polskimi napisami na portalu internetowym www.akademiawitalności.pl. Wszystkich bardzo zachęcam, również w imieniu profesora. Bardzo dziękuję. Pani doktor, jeszcze słowo? Chciałam powiedzieć, że od 4 lat toczy się takie badanie naukowe, które uzyskaliśmy zgodę Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W tym momencie to badanie toczy się w Instytucie Kardiologii na Spartańskiej. Mam przyjemność prowadzić to badanie. Badanie, które opiera się na tym, że właśnie za pomocą diety roślinnej stuprocentową staramy się oddziaływać na pacjentów z chorobą wieńcową. Mamy drugie ramię tego badania, czyli pacjentów, którzy stosują dietę śródziemnomorską. Jeżeli ktoś chciałby w tym projekcie uczestniczyć, a jednocześnie ma stwierdzoną miażdżycę, czyli ma dodatnią próbę wysiłkową i w koronarografii lub w badaniu tomograficznym tętnic wieńcowych stwierdzone są zmiany, to bardzo zapraszam do tego badania. Proszę wejść wtedy na stronę internetową Znany Lekarz, wpisać moje nazwisko i w moim opisie jest dokładnie kontakt do badania, także jak najbardziej zapraszam. Czyli pani doktor Joanna Barczyńska. Bardzo dziękuję. Ten ostatni głos to właśnie pani doktor Joanny Barczyńskiej. Była też przy mikrofonie nasza pani doktor Grażyna Młotkowska, lekarz dermatolog, wcześniej specjalista kardiolog. No bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że to też z pożytkiem dla tych, którzy wybrali się na konferencję, na sympozjum Jak żyć dłużej i zdrowo, profilaktyka i jaka leczenie szkoda, chorób cywilizacyjnych. Taką główną osobą, żeś była tego młoda. Tego sympozjum jest oczywiście doktor nauk medycznych. Mam nadzieję, że państwo też skorzystają z takiej rozmowy z panią doktor, bo jaka szkoda. Audycji dla chorych była młoda. W niedzielę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękujemy, szczęść Boże. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To były aktualności dnia, już 2 minuty po 14:00.